Magdalena Sosnowska, witam Państwa w rozmowie dnia. Fundacja Projekt Łódź oskarża część radnych Rady Miejskiej w Łodzi o to, że chce upolitycznienia wyborów do rad osiedli w Łodzi. Wszystko przez to, że radni Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości chcą połączyć wybory do rad osiedli z wyborami samorządowymi. O tej sprawie porozmawiamy dzisiaj w rozmowie dnia z naszymi gośćmi. Pan Sebastian Rybarczyk z Fundacji Projekt Łódź. Dobry wieczór. Naszym gościem jest także pan Mateusz Walasek, członek Komisji Jednostek Pomocniczych Rady Miejskiej w Łodzi. Witam Państwa. Proszę powiedzieć, jakie były koleje uchwały, która przedłużyła kadencję rad osiedli, bo tak naprawdę wybory powinny się odbyć w marcu 2009 roku. Do tej pory nie mamy wyborów. Dlaczego? Do Pana pytanie. Do tej pory nie mamy wyborów, ponieważ większość radnych w Radzie Miejskiej uznała, iż lepszym rozwiązaniem jest, aby więcej Łodzian miało możliwość uczestnictwa w wyborach do Rady Miejskiej, do Rad Jednostek Pomocniczych. Do tej pory nie ma takiej możliwości? Nie, dlatego że w dotychczasowych wyborach uczestniczyła 5-6% mieszkańców. Ostatnie wybory 6 i 2. Dokładnie tak. Wcześniej 5%. Proszę sobie wyobrazić, że w Radach Osiedli zasiadają osoby, których popadło 3 osoby. No, są i osoby, które większe mają poparcie, ale są i takie przypadki, gdzie mają poparcie 3 osób. No oczywiście to jest parodia wyborów, jeżeli wybory odbywają się w ten sposób, aby mieszkańcy w nich nie uczestniczyli. No, niektórym w tym zależy, ja bym to nazwał koalicja 6%, obok pana prezydenta Kropiwnickiego w tej koalicji znajduje się również mój rozmówca. Trzeba powiedzieć jasno, większość Rady Miejskiej uważa, że lepsze są rady osiedla, których wybrało więcej mieszkańców. Wchodząc do telewizji usłyszałem, no my na Manhattanie to wybieramy radę osiedla. Otóż na Manhattanie państwo nie wybierają rady osiedla, państwo wybierają rady spółdzielni. Większość mieszkańców nawet nie wie, co wybiera. I Rada Miejska przeciwstawia się takim wyborom, gdzie mieszkańcy nie wiedzą, co się wybiera. Nie wybieramy od wczoraj. Przez wiele lat odbywają się wybory do rady osiedli. Co Rada Miejska zrobiła, żeby mieszkańców edukować, żeby opowiadać im o radach osiedli, zachęcać do tego, żeby szli na wybory. W poprzednich radach miasta była akurat taka koalicja polityczna, której się podobało, że właśnie Łodzianie w małych grupach udają się, wybierają swoich, ale to takich swoich, co to 3, 15, 20 osób wybiera członków rad osiedli i to się poprzednim radom nie przeszkadzało. Tej Radzie się nie podoba? No, przede wszystkim Łodzianom nie podobała się poprzednia Rada Miejska. Łodzianom się nie podobała poprzednia Rada Miejska, ponieważ tylko 7 radnych z poprzedniej Rady Miejskiej zasiada w obecnej Radzie na 43 radnych. Ale to nie jest temat tej rozmowy, Panie Radny. Wiem, ale to jest temat tego, że my mamy inne podejście do problemów Łodzian niż poprzedniej Rady Miejskiej. To jest kwestia tego, dlaczego stanowisko się zmieniło w tej kwestii. Argument o tym, że niewiele osób chodzi na wybory do rad osiedli, wydaje się być słuszny. 6% to bardzo niewiele i wydaje być się słusznym argumentem to, że dobrze jest to połączyć z wyborami samorządowymi, kiedy i tak wszyscy idą głosować, to przy okazji zagłosują na Radę Osiedli. Fundacji Projekt Łódź się to nie podoba. Dlaczego? Nie, to nam się nie podoba. Nam się nie podoba to, że przy uchwalaniu nowego prawa dotyczącego rad osiedli zostało złamane prawo. Ale mówicie też o upolitycznieniu tychże wyborów. Tak, to o tym za chwilę. Zostało złamane polskie prawo. I to jest prawda, że 6% Łodzian idzie na wybory do rad osiedli. To jest prawdą, że Łodzianom się mylą wybory do rad osiedli, podobnie jak do spółdzielni mieszkaniowych. To wszystko jest prawda. Ale przez ostatnie lata, ta demokracja nasza istnieje 20 lat, nie zrobiono nic, co słusznie zauważyła pani redaktor, żeby ten procent udziału w tych wyborach podnieść. Przez 3 lata zasiadając w komisji, w której zasiada tutaj pan przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej i pan przewodniczący Bugajski, szef komisji jednostek pomocniczych, komisja ta nie zrobiła nic, żeby rozpropagować system działania rad osiedli. Podobnie jak nie zostało zrobione nic, żeby poszerzyć zakres jej kompetencji. Ale zaraz, w związku z tym zainteresowanie dla tych wyborów jest nikłe. My nie przeczymy temu, że taka sytuacja ma miejsce. Ale tu kamyczek do waszego ogródka, do Fundacji Projekt Łódź, ponieważ misją Fundacji Projekt Łódź, jak przeczytam, jest między innymi rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Nie działacie przecież krótko. A co zrobiła Fundacja Projekt Łódź, żeby ludzie chodzili na wybory? Ja od razu powiem, że Telewizja Łódź wielokrotnie zajmowała się tematem rad osiedli. Informowaliśmy niejednokrotnie o wyborach, a także informowaliśmy o tym, czym rady osiedli się zajmują. Znaczy przede wszystkim my staraliśmy się zwrócić uwagę na rażące pogwałcenie prawa, które miało miejsce w uchwale, ponieważ wśród wielu zarzutów, które przedstawiliśmy, między innymi Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który na nasz wniosek skierował sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, znalazły się 2, które zostały przyjęte przez sąd. Mówimy o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Tak, pierwszym argumentem było to, że odbyło się to bez konsultacji. Zmiana
tego prawa odbyła się bez konsultacji społecznych. I drugi ważniejszy argument, mianowicie została złamana umowa społeczna, jakim są wolne i powszechne wybory. Pamiętajmy, że rady są w takich wybierane. I kadencja trwa 4 lata. My wybieramy tych radnych na 4 lata, a nie na lat 6, jak sobie wymyśli radni. To jest tak samo, jakby w pewnym momencie parlament postanowił rozwiązać Rady Miasta albo przedłużyć im kadencję o kolejne 2 lata. No, akurat tak się zdarzyło, że kadencja rad miejskich była w 1994 roku właśnie w tym państwie prawa, jakim jest Polska, przedłużona, więc proszę tu nie sugerować, zresztą pan sugeruje różne rzeczy. Nie ma w tej chwili prawomocnego wyroku sądu, który określałby, czy ta uchwała jest nieprawomocna, czy nie. Mamy w Polsce sądownictwo dwuinstancyjne. Wczoraj mieliśmy 13 grudnia, to było takie wspomnienie stanu wojennego. Wtedy właśnie nie było poszanowania prawa. Teraz pan, mój rozmówca, proponuje jakby pewną, podobną analogię, to znaczy generalnie to, co fundacja postanowi, to jest już prawem. No na razie w Polsce mamy dwie instancje sądownicze. Nie ma żadnego wyroku NSA w tej sprawie. I proszę łodzianom nie mieszać. NSA, teraz jeszcze, na razie jest jeszcze jedna, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, od którego Rada Miejska jeszcze się nie odwołała. Jeszcze jest jedna, oczywiście odwołanie nastąpi w stosownym terminie, natomiast jedna zasadnicza uwaga, bo można się przerzucać rzeczywiście argumentami prawnymi, ale popatrzmy na sedno sprawy. Radni mówią, jest problem z 6-procentową frekwencją. Znajdują rozwiązanie tego problemu, bo inną alternatywą byłaby zmiana prawa, wybór rad na 2 lata, żeby zgrać ten termin. Wiadomo, że są to niepotrzebne koszty. Radni od rad osiedli muszą się uczyć w okresie tych 2 lat. To jest zła droga. Natomiast państwo znajdują wszystkie możliwe... Czy uczyć się jest złą drogą? Uczyć się nie jest złą drogą, ale złą drogą jest uczyć się za publiczne pieniądze. A państwo proponują wydatkowanie na kolejne wybory. Państwo znajdują pewne kruczki w tej sprawie, rozsyłają do różnych instancji. Czy według pana kruczkiem w tej sprawie jest łamanie zasad demokratycznych? Proszę pana, nie pan to będzie oceniał. Ja panu nie przerywałem. Ja panu nie przerywałem. Pana kultury dyskusji ocenią słuchacze. Proszę dokończyć. Właśnie. I chciałabym kolejne pytanie. Proszę zwrócić jedną uwagę. Mówimy, jako radni, jest problem. Chcemy, aby więcej mieszkańców uczestniczyło w wyborach. Znajdujemy rozwiązanie. A teraz pytanie, w czyim interesie jest to, żeby mniej mieszkańców uczestniczyło w wyborach? To proszę sobie odpowiedzieć. W czyim interesie jest to? Jest ważne obywatelskie wydarzenie. Referendum, nie będę długo na ten temat mówił. Referendum 17 stycznia. W czyim interesie jest to, żeby podejmować dyskusję w tym momencie? Ale nikt nie mówi o tym, żeby mało ludzi szło do wyborów. Nikt takie zdanie nie padło. A dlaczego państwo działają na tą rzecz? Być może chodzi o inne alternatywne metody, żeby zachęcić społeczeństwo do tego, żeby szło do wyborów. Pan twierdzi i Fundacja Projekt Łódź, że to jest upolitycznienie tych wyborów. Jak czytałam w pańskim liście, chodzi między innymi o to, że radnych przecież stać na billboardy, na szeroką promocję swoich partii i przez to społeczeństwo będzie głosowało na te większe ugrupowania, natomiast niezależni nie mają szans. Tak. Znaczy ja bym chciał, żeby pan przewodniczący na mnie nie krzyczał, bo się czuję nieswojo. I odpowiadając na pani pytanie, konsekwencją złamania zasad demokratycznych będzie upolitycznienie tych rad. Dlaczego? Dlatego, że zgranie ich z tym samym terminem wyborów do Rady Miasta i wyborów prezydenckich spowoduje sytuację podobną do tej, na którą tutaj panowie z Rady się powołują, sytuacji krakowskiej. Mianowicie rady osiedli w Krakowie zostały zmniejszone, a w wyborach do tych rad wystartowały komitety partyjne. Te komitety partyjne wystawiały głównie młodzież, której no, coś trzeba było dać w ramach okupu politycznego. I w tej chwili sytuacja w radach osiedla Krakowa wygląda tak, że niepodzielnie rządzi tam Platforma. Przy współpracy z PiS-em jakość pracy się nie poprawiła, ani ilość głosowania w radach też niespecjalnie poszła do góry. Pamiętajmy o tym, i to jest bardzo ważna informacja, że przez ostatnie lata, pomimo że mamy 6% osób, które chodzi do głosowania na rady osiedli, ten współczynnik głosujących się zwiększa. Minimalnie, ale się zwiększa. I to, co jest ważne, znaczy, jeżeli uda proszę, nam się, jeżeli czas, się w naszym mieście uda dowiedzieć. Się upolitycznić rady osiedli... Odwoła się Rada Miejska od decyzji WSA, jeżeli WSA, NSA stwierdzi, że tak, rację ma Rada Miejska, kiedy doczekamy się wyborów do Rady Miejskiej? Jeżeli NSA stwierdzi, że rację ma Rada Miejska, wybory będą w listopadzie lub grudniu.